Możesz mówić, bo będzie ten, bo będzie melodia. Oj, poczekaj, bo się jeszcze nie wstawił w zazdrości. Tak długo. Nie chcę się ustawić. Okej. Okay. Jestem zdegustowana faktem, iż nie mogę. No zamieszaj. Dziękuję. Drugi lakier, jaki chcę wam pokazać. To jest zazdrości się kiepsko. A może dobrze. Drugi lakier, jaki chcę wam pokazać, to jest firma Kallos chyba. Też no, czemu tracisz jasność? I to jest lakier, których w kolekcji mam najwięcej, prawie 200. Dla tych, którzy nie oglądali mojego filmiku o lakierach, powiem, że po prostu zamówiłam je na stronie internetowej. Wybrałam sobie ileś tam kolorów, a dużo więcej dostałam w gratisie po prostu. Więc w sumie prezent idealny, wiem, powiecie, po co aż tyle. No nie będę się nad tym rozwodzić, bo nie o tym filmik. Wróćcie sobie, ja tam wyjaśniam po co, dlaczego i na co. Kolejny lakier. Kolejny lakier. Dłonięcia. Rano są bardzo gładkie dłonie. Chcę wam lepiej pokazać. O. Nie wiem, jak tamte się sprawują. No, podruba jak podruba. Co się. Co, jaki jest. Jaki jest. Nie rodzaj. O, porównanie. Jakie jest porównanie między jedną a drugą? Naturalny i konwalia. Straciliśmy ostrość. O, już jesteśmy. I to tam, jak jest bardzo zapchane, wiecie, od golenia męża włosy, od golenia męża, brody, wąsów, naszych włosów, odmycia głowy i tak dalej. Robi blu, 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 blu. Oj, widać cię było. Oj, przepraszam. W kadr mi wlazłaś. Ale bardzo mi było widać. No, nie, nie zwróciłam. Znaczy, tak tu. Foliowa torebka. To jest numerek Coral Leaf, ale numerku konkretnego nie ma, tylko chyba kolor. A ty co będziesz jadła? Krupnik Monika czy pomidorówkę? Nic. Bardzo gładkie dłonie, nawet bym powiedziała, że zostaje taka poświata, jak to się nazywa, nie wiem. Taka powłoczka. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Mnie to nie przeszkadzało. Także dziękuję ci jeszcze raz, kochana. Żeby kupę nie wdepnąć.
Kallos, tak chyba się czyta. To jest lakier nudowy, troszeczkę wpadający. No. Dzisiaj jedynie te moje brzydsze z prawej strony. Wiele lat kosztowały 1,99 zł w Biedronce albo w sklepiku osiedlowym kosztowały tak samo. Ale błoto. Nie, do mnie podejdziemy, to jest za mocno. Postawię i się streszczam. Kurde. No, streszcza pikseloza robi. No właśnie. No nie wiem, czemu nie chcę złapać ostrość. Ale wiecie, wiecie, wiecie o czym mówię. Wciąga, bo wszędzie jest. W torebce jest, na biurku leży, w kosmetyczce jest. Więc wciąga, no ale myślę, że jakby inne balsamy leżały tak w różnych częściach domu, to też by się ich używało. Witajcie kochani. Dzisiaj ulubieńcy marca. Na początku wyjaśnię kwestię tą, co zawsze, czyli to, że ja nie robię ulubieńców miesiąca po zakończeniu, tylko przed. Muszę zakupić akumulatorki i muszę zakupić... Muszę zakupić akumulatorki i muszę zakupić ładowarkę do nich, no bo to nie sposób jest, kurde, no jest tempa, ale gatunkowo było zupełnie inne, o 100% naprawdę dużo, dużo lepsze. No ale cóż oczekiwać za, wiecie co, wiele lat kosztowały 2 złote, 1,99 zł, tak, w Biedronce albo w jakimś sklepiku kosztowały.